Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku Wyzwania 12 gier. Wracamy troszeczkę do tej serii. Lato już się skończyło, zawitała do nas tak naprawdę jesień. Powiem Wam szczerze, że dni już bywają naprawdę momentami chłodne, a wieczory tym bardziej, szczególnie kiedy mówimy tutaj o atmosferze takiej deszczowej, taki deszczowy, zimny, wieczorny klimat. To jest to, co kojarzy się właśnie z horrorami, prawda? Właśnie to będzie tematem dzisiejszego odcinka, między innymi, bo wracamy, proszę Państwa, do serii Resident Evil i weźmiemy sobie na taśmę część pierwszą. Muszę przyznać, że byłem pozytywnie zaskoczony tym w ogóle, jak ta gierka wyglądała. Oczywiście były plusy i minusy, które zaraz sobie wszystkie omówimy. No a ja takim tytułem właśnie wstępu zapraszam Was do oglądania i mam nadzieję, że ten odcineczek Wam się spodoba. Jill, come on! Chris, this way! Make for that mansion! Skoro już taki drobny tytuł wstępu za nami, no to przejdźmy do tego, co było fajne w tym Residencie, co nie było fajne. Muszę przyznać, że dosyć mocno zaskoczyłem się, jak ta gra dosyć dobrze wygląda, ale musicie też wiedzieć, że grałem ten remake chyba z 2014, nie pamiętam dokładnie, gdzieś tutaj wrzucę Wam info, nie te oryginalne, nie tą oryginalną część jedynki, no bo wybrałem po prostu to, gdyż jest ona nie dość, że lepsza pod względem graficznym, to jeszcze jest usprawniona pod względem sterowania, które gdzieś tam w tych oryginalnych Residentach było bardziej oporne. Gra sama w sobie bardzo fajna, fabuła poprowadzona bardzo dobrze. Muszę przyznać, że pomimo tego, że to jest starsza część i może troszkę inna mechanicznie ze względu na tę kamerę gdzieś tam, która nie podąża za nami, a jest rzucony taki po prostu wygląd na pokój i my gdzieś tam się pomiędzy tymi obiektami w pokoju poruszamy, no to muszę przyznać, że bardzo fajnie oddaje ten klimat i oddaje fajnie ten klimat grozy, bo niejednokrotnie naprawdę przestraszyłem się i to całkiem mocno. Także klimat horroru jak najbardziej zachowany i muszę przyznać, że graficznie też całkiem nieźle się to prezentuje. Jeśli chodzi jeszcze o takie plusy, to muszę przyznać to, że wrócili oczywiście bohaterowie z następnych części, czyli tych, które ja grałem akurat poprzednio, właśnie jeśli chodzi o serię Resident Evil, czyli Chris Redfield oraz Jill Valentine. Występowały tam również inne postacie, ale te szczególnie zapadły mi w pamięć, ponieważ są oni, oczywiście występują oni w kolejnych częściach Residenta. Naprawdę bardzo przyjemnie, jeśli chodzi o ekwipunek, no to znowu mamy dość szeroki wybór tego, czym możemy strzelać. Tak naprawdę przeciwnicy też są różnorodni, pomimo tego, że mamy ten taki jakby stały układ kamery, która jest po prostu rzucona na pokój, no to muszę przyznać, że te zagadki, które są częścią Residenta, wypadły też naprawdę bardzo dobrze i czasami trzeba było się troszeczkę zastanowić, co trzeba zrobić. Pomimo to właśnie, że to jest stary Resident, no to te zagadki, czyli inaczej nazywane puzzle, wypadają naprawdę w tym Residencie również bardzo, ale to bardzo dobrze. To z takich pozytywów, myślę. Bardzo przyjemnie mi się grało, bardzo fajna fabułka, fajnie, że wrócili bohaterowie. No, to tyle, myślę, że z tych aspektów pozytywnych. Myślę, że teraz pora przejść do tych aspektów troszeczkę bardziej negatywnych. Myślę, że kamera momentami też do nich należała, ponieważ pomiędzy przechodzeniem z jednego pokoju do drugiego, czy pomiędzy jakimiś długimi korytarzami, kiedy chcieliśmy skręcać, ta kamera po prostu płatała figle i gdzieś tam ciężko było się czasem połapać, gdzie człowiek tak naprawdę idzie, czy idzie w dobrą stronę, czy idzie w złą stronę, bo niektóre jakby miejsca wyglądały po prostu podobnie. To z takich szybkich minusów, które mogę sobie przypomnieć, ale największym chyba minusem, który gdzieś mi przeszkadzał w tej grze i co było naprawione w Residencie Evilu 0, jakby było polepszone, ale to powiem Wam później oczywiście o Residencie 0, bo też będzie o tym recenzja, jest to, że nie mamy możliwości wyrzucania ekwipunku. Chyba była tam opcja discardowania, ale tego też nie wiem. Ale samo to, że nie mamy jakby możliwości wyrzucenia ekwipunku, co później oczywiście, tak jak mówię, zostało usprawnione w Residencie Evilu 0, jest bardzo takim utrudniającym czynnikiem wpływającym na tę grę. Między innymi dlatego, że trzeba było latać od skrzynki do skrzynki, żeby ten storage jakoś sobie ogarnąć. Muszę przyznać, że niejednokrotnie chodziłem tak naprawdę po dziesiątki razy w jedno miejsce, żeby po prostu coś wyjąć z tej skrzynki i żeby coś innego wziąć, żeby po prostu, wiecie, móc otworzyć jakieś kolejne przejście. Domyślam się, że to jest dla niektórych fajna gratka, bo trzeba dobrze zarządzać tym ekwipunkiem. Dla mnie jednakże było to coś, co tę grę, która i tak była dosyć powolna, no bo nie ma co się oszukiwać, ale z takim widokiem, no to gra była powolna, no to jeszcze ta mechanika z tym ekwipunkiem dodatkowo ją po prostu spowalniała. Gra, muszę przyznać, że naprawdę klimatem oddaje, klimatem horroru oddaje, klimatem gry akcji oddaje, a to przede wszystkim świadczy o takim prawdziwym, według mnie przynajmniej, Residencie, czyli połączenie akcji oraz horroru. Według mnie bardzo dobrze wypadła ta gierka. Muszę przyznać, że jeśli chodzi o to wyzwanie 12 gier, nie była to najgorsza gra, jaką grałem. I tutaj oceniłem ją chyba 7 na 10. To jest naprawdę dobra ocena. Bawiłem się całkiem ok. Fajnie, nie był to najgorszy Resident, na pewno którego grałem, bo najgorszy był 6. Więc ta część naprawdę wypadła bardzo fajnie i na tle tych Residentów naprawdę pomimo tego rzutu kamery aż tak bardzo nie odstawała. Tyle jeśli chodzi o ten odcinek, tyle jeśli chodzi o tego Residenta. Polecam każdemu zagrać, bo niektórzy sceptycznie podchodzą do tego i również ja sceptycznie podchodziłem do tego, że ta kamera jest tak ułożona, a nie inaczej, ale można się naprawdę bardzo pomylić i ominąć naprawdę bardzo fajną część Residenta. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, jest to 10. odcinek z wyzwania 12 gier, więc jeszcze 2 gry przed nami, a później w grudniu zobaczycie podsumowanie tej serii, jakże pięknej, którą zacząłem już jakiś czas temu, a ciągniemy ją tak naprawdę przez większą część tego roku. Dziękuję za to, że byliście przez całe te 10 odcinków. Mam nadzieję, że będziecie do samego końca. Dajcie znać, czy Wam podobały się może te części Residenta, jeśli oczywiście graliście, jeśli nie graliście, no to polecam. No i co? Zajrzyjcie na pozostałe odcinki z wyzwania 12 gier, bo były tam naprawdę gratki w tym roku. Były oczywiście gry również słabsze, ale warto sobie to obejrzeć. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Zapraszam Was oczywiście do zostania na dłużej. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, jeśli oczywiście macie jakiś, a jeśli nie, no to przynajmniej możecie właśnie tą łapeczkę zostawić i przypominam o subskrypcji, żeby być na bieżąco. Dzięki wszystkim bardzo serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!